Ej, nie skojarzyłem tego zupełnie. Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Human Fall Flat na naszym wspaniałym etapie z elektrownią, na którym skończyliśmy ostatnio. Dziękuję wam za wszystkie łapki w górę. Wbijajcie do Łagi, bo u niej był poprzedni odcinek i na ten odcinek również będzie Łagi. Słuchajcie, skończyliśmy w tym miejscu i musimy teraz przejść przez te drzwi najprawdopodobniej. To nie jest dla mnie wielki problem, bo ja jestem w stanie po prostu przeskoczyć przez ścianę, ale muszę jakimś sposobem pociągnąć Agę ze sobą. To chodzi, żeby przeskoczyć przez ścianę. Zostaw moje kable! Tak? Proszę mi to otworzyć. Dobra, wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz. Co jak podłączymy więcej baterii i zrobimy na przykład spięcie albo coś? Spróbujemy? No dobra, zróbmy to. To jest świetny plan. Słuchajcie, pamiętajcie, że 2000 łapek w górę, żeby jakby kolejny odcinek się pojawił na 100%. To jest nasz taki próg minimalny. Dokładnie. Okej, wiesz co, musimy więcej baterii ogarnąć. No to ja jedną mam. Patrz, przyniosłam. Jedną masz, poczekaj, ale wiesz co, bo tutaj mamy obok generator. Musimy podjechać tym wspaniałym naszym tym wózkiem widłowym. No to jedź. Jadę. Uwaga. W sensie ja będę tutaj obserwować drogę. O, czekaj, bo to nie takie łatwe. Muszę jedną ręką obsługiwać gaz, a drugą ręką dobra, kręcić kierownicą. Dobra, poczekaj, to cię pomogę ci. Nie, będę... czekaj, już jadę, jadę. Ale poczekaj, ja będę jednym z twoich pomocników. Dobra, to weź w takim razie gazu. Czekaj, uwaga. No, o, do boju. Czekaj. No nie w tą stronę. Dobra, jakbyś już. Była, Aga, jakbyś była... Kieruj dobrze. Próbuję kierować, ale to nie takie łatwe. No nie, 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 czekaj, teraz to... Nie wiem, czy się wyrobimy. Do przodu, skręcamy. No. No przecież jadę do przodu. Okej. Okay. Czekaj. Skręcaj, skręt. Skręcaj. Próbuję, próbuję. Coś na mnie. Widzę, jak... widzę. Czekaj, okay, zaraz się przytrzasnę. Podjeżdża... Dobrze, nie przyciąłeś mnie. Okej, okay, wiesz co, to jest problem, musisz puścić teraz, bo ja tutaj ogólnie poszarpałem się trochę z tym generatorem wcześniej i on jest w złej orientacji. W złym miejscu, dokładnie. Poczekaj, zaraz spróbujmy go wrzucić na te widły. Nie, wiesz co, musimy go przestawić po prostu, nie wiem co ty robisz. Po tej z drugiej nie, strony. Nie, Aga, zejdź. Po tej z drugiej strony. Zejdź. Aga, ale naprawdę tylko zejdź. Ale w tym momencie obciążasz go, a ja go ciągnę. Ale chciałam, żebyś zobaczył co robię. Ale ja widzę co ty robisz. Jak ty widzisz co normalnie ja widzę co robisz, ale to nie pomaga, wiesz dobra, co? Dobra, no. Muszę go pociągnąć po prostu. Wiesz co, jakbyś mogła mi pomóc? Złap go w tym miejscu, gdzie ja i musimy go przyciągnąć po prostu do mnie, kawałeczek. Teraz go obrócimy o te 90 ale stopni. Ale ja nie wiem, dlaczego nie moglibyśmy... A możesz dwoma rękami złapać tu, gdzie ja? O tu, patrz, w tym miejscu, obok. Nie tu, musisz z prawej strony złapać. Tu. Chcemy go obrócić, rozumiem. Chcemy go obrócić, tak. Dobra. No, to złap tu i ciągniemy. Ale musisz złapać tak, żeby nogami dotykać ziemi, wiesz? Bo to jest chyba oj najważniejszy tam, aspekt. Oj tam, już znowu marudzisz. Ty policjantem jesteś, czy co? No właśnie jestem! Nie wiem, czy zauważyłaś, jestem policjantem prawa? Z gościem w dziwnych spodniach na łyżwach. A ty kim jesteś dzisiaj? Ja jestem eleganckim mężczyzną w sumie. Aha, tak, tak. Znaczy właśnie przebrałam widać się za eleganckiego mężczyznę i jestem eleganckim dobra mężczyzną. Słuchajcie, myślę, że czasem już wjechać. No uwaga, to wjeżdżaj. Podjeżdżam. Muszę delikatnie skręcić kołami. Zrobię to może o tak. Dobra, do boju. No co jest? No nie jedziesz, bo zahaczyłeś się. Dobra, wiesz co, muszę przestawić w takim razie wózek. Poczekaj. Czemu? Jestem strongmanem, uwaga. Ty w ten sposób chcesz przestawić wózek? No pewnie, że tak. A co za problem, zobacz. No myślałam, że go jakoś podniesiesz, a nie tak tylko... No, pomożesz mi? No pomagam ci przecież. My chcemy w lewo go pociągnąć, Aga, a nie prosto, wiesz? A. No tak, zobacz, że koło zahaczyło, nie? Nie widziałam tego. No to jest to właśnie. A nie możemy słuchajcie, wyjechać ja ciągnę w jedną po stronę, prostu? Aga ciągnie w drugą stronę. W lewo, w lewo, w lewo. No przecież w lewo ciągnę. No ciągniesz do tyłu. Okej, dobra, i teraz możemy go wepchnąć już pod spód. Do przodu. O, widzisz, nie trzeba nawet jechać do poczekaj przodu ani nic. No, czekam. Do przodu, dawaj, gazu. Dobra, jadę. Nie, źle, źle, źle! Cofnij! Musisz wycofać teraz. Czekaj, bo ty musisz skręcić kołami. Utknęłam. No właśnie, poczekaj. Utknęłam. To jest bardziej skomplikowane niż wygląda, słuchajcie. Jazda wózkiem widłowym. Dobra. To nie jest taka łatwa sprawa, poczekaj. Nie, zaczekaj, to już, Aga. Czekam, już. Bo ty... No kurde, no! No ale czekam. To nie znaczy, że masz jechać, teraz do tyłu. Ale tylko kawałeczek. Stój. Dobra, odkręcamy się do przodu i teraz do boju. Okej. Okay. Teraz w lewo. Poczekaj, kurde. No lewo. Aga, w lewo. Ale nie włoź na kierownicę w trakcie, kiedy dodajesz gazu. To bez sensu. Dobra, i teraz super. Zobacz. Dobra, no podnieś go teraz. Ale nie możesz ciągnąć do tyłu. Podejdź do przodu. Jeszcze do przodu? No musimy być do już oporu, nie? Już jesteśmy w oporze. Dobra, do boju, słuchajcie, do góry. Okej, okay, unosimy go, tylko o, go nie zrzuć. No właśnie nie wiem, czy dajemy radę. On jest chyba za ciężki. A co, nasz wózek nie daje rady? No nie wydaje, no ale boję się, że się przekręci, jak podniesiesz to do góry. Myślę, że może być tak, że się wywrócimy, jak będziemy ruszać, nie? Dobra, spróbujemy. Myślisz, dobra, że już wystarczy? Poczekaj chwilę, muszę odkręcić kołami na razie. Dobra, to nazad. Okej, okay, do tyłu. Wolniej. Nie da się wolniej, myślisz, że dobra, ja do tyłu, tutaj... do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu! To jest straszne.
Słuchajcie, dobra, że ja mam tutaj jakąś kontrolę na wstecznym kawałeczek. Oj, niebezpiecznie się gibie nad przepaścią. Muszę w tą stronę to zrobić, okej, poczekaj. Dobra, musisz Aga wypuścić, puść. I teraz do przodu musimy podjechać. No to easy peasy, spokojnie. No tylko, że jak ty wisisz od boku auta, to jest ogólnie bardzo niebezpieczne. Dobra, wiesz co, myślę, że wystarczy to miejsce. Puść! No przecież nic nie robię. No ale jedziesz! Jak ty, jak wisisz na tej dźwigni, Aga, no to niestety, ale to nie jest takie tak, łatwe. To nie jest tak, że ja jadę, ja po prostu schodzę z samochodu, a to, że zahaczam o dźwignię, to już jest inna sprawa. To jest wina osoby, która tutaj umieściła tą dźwignię. No dobra, słuchaj, mamy w takim razie dwie baterie. I teraz tak, jak musimy je podłączyć, bo to jest ważne. Musimy szeregowo. Się zastanowić. Musimy je zrobić właśnie szeregowo, czyli podłączamy jedną czy za drugą. Czy równolegle? Jak jest równolegle? Nie. Równolegle to byłoby, że co, że wszystko do jednego gniazdka? A wiesz co, ja szczerze mówiąc nie pamiętam nigdy. To jest akurat rzecz, która Ja też zawsze miałam z tym problem, więc to dobra, chyba nie jest dobry do pomysł, że tutaj wylądowaliśmy razem. Następny musi być czerwony do niebieskiego. Do niebieskiego? Tak, teraz musi być, bo my robimy jakby przedłużacz, nie? No czyli tak. Teraz z tego wychodzi do niebieskiego. Ale poczekaj, bo to powinniśmy zrobić odwrotnie. Jakby co w sensie powinniśmy zrobić odwrotnie? Kable z akumulatora powinny iść tutaj, a nie z baterii, bo bateria zasili to od razu. Nie zasili tego, bo jest tylko jedna bateria w tym momencie podpięta, zobacz. No i? Masz baterię podpiętą do generatora i teraz ten kabelek musisz podpiąć do V. No. O ten? Tak. Wydaje mi się, że tak. Sięgnie? Nie sięgam. Wyrwałam z drugiej strony. Poczekaj, bo wyrwałam. Dobra, ja go podłączę tu. Czekaj. Nie wiem, dlaczego wybrałaś jakiś najkrótszy kabel. Bo ty zabrałeś inne. Dobra. I co, sięgasz? Dobra, jesteśmy. I uwaga, okay. Czy to zadziała. Musimy włączyć generator, uwaga. Jak go się... Ciągniesz. Ciągnę. Tak, ale próbuję. Musisz tak po prostu dobrze pociągnąć. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj mistrzami elektrykami. Panie władzo, potrzebuje pomocy, musi pan rozpalić mój generator. Okay. O, od razu zadziałało. Mamy połowę zasilania? Jak możemy mieć tylko połowę zasilania? Chyba coś źle podpięliśmy, Aga. No to w takim razie odpuść... Ale czekaj, bo tu jest jeszcze jeden kabel. Ale co on nam daje? Mamy chyba za mało akumulatorów, wiesz co? Takie mam wrażenie. Czyli jeszcze jeden trzeba przynieść? Czy my zrobiliśmy coś, co podzieliło nam napięcie? Myślisz, że jest może taka i tak możliwość? Wiesz, czyli co, to zasilamy ja generator poprzez tą baterię? Ja myślę, że nie jesteśmy najlepszymi elektrykami. Wiesz co, odepnij po prostu... Odepnij czerwony. Który? Od V. Ten czerwony. Z czerwonego gniazdka. Okej. Okay. I teraz nie mamy nic. Nie mamy nic. Nie ma energii. Czyli musielibyśmy mieć jeszcze jeden akumulator. Dobra, wiesz co, myślę, że zrobimy to po prostu oporową wersją. Dobra, ten generator. Nie ma potrzeby takiej, słuchaj. Wyjedź stąd. A, muszę odkręcić kierownicę. No wyjeżdżaj, weź odkręć kierownicę na prosto. Oj, nie wiem, czy ja jestem w stanie takie rzeczy robić. Oczywiście, słuchaj, że jesteś. Ja we wszystkich moich snach, wszystkimi samochodami takimi dużymi, którymi jeździłam, a jeździłam wieloma, to wszystkie rozbiłam. No to kto je kieruje do przodu? Na przód, lewo. Okej, jeszcze. No prawo. Idę. Dobra, no przecież... na frost, okej. Okay. No cicho. Dobra, jeszcze troszkę. Ja tu jestem kierowcą. Dobra, idę, olo, słuchaj, perfekto. Dobra. Myślę, że teraz będzie dało się to podnieść no do góry. No to teraz spróbujmy. Ja myślę, że tutaj ogólnie nie ma potrzeby podnoszenia do góry, cicho. Bo tutaj można się przycisnąć. Nie o, ma, ja pięknie. Ja muszę mieć idealnie tutaj otwarte. Zobaczcie, Aga jest po prostu tutaj mistrzynią w tym, w otwieraniu tego. Proszę także bardzo, idealnie, otwarte. Słuchaj, zajęło nam piąteczka. To tylko... Piąteczka, zajęło nam to tylko 8 minut, super. Dobra, więc tak, żeby teraz przejść dalej, potrzebujemy skrzyneczkę stamtąd, ale żeby tą skrzyneczkę wziąć, musimy... Tak? Podnieść tak, to? Musimy to dobrze podnieść. Robię. Dobrze robię. Jak puszczę to, to spadnie na dół? Tak! Nie okay. Tego się spodziewam, ale na szczęście. Dzisiaj nie dobra. Jestem... wiesz, co się okazało w ogóle? No. Bo tak sobie przypomniałam, dzisiaj jestem w odpowiednim stroju, bo mam swoje nogi, ale no ostatnio tak. Miałam krowę. Ja mówiłam, że to krowa, a to był koń. To był koń. To dlatego stawię on ze mną tutaj nie do tego. Stawię w tym momencie na guzik. Będzie nam otwierało następne przejście. Okej, okay, zobaczymy, co my potrzebujemy dalej, bo niewykluczone, że... Tak, Aga, pięknie, po prostu pięknie. To ty zawsze musisz ustawiać, bo ja mam problem z tym. O, zobaczmy, co jest w dalszym ciągu. Okej, mamy tutaj dźwignię. Ta dźwignia obraca. Włącza nam, tam jest jakaś taka rotacyjna. Poczekaj, a co ty robisz? Ja chcę przejść, no ty ale tutaj... masz miejsca tyle dookoła. Okej, okay, czyli to robi tam tą rotację, tylko do spychania. Jejku, jak od razu lepiej się porusza, kiedy mam swoje nogi. Okej, okay. A poczekaj, a ta włączy taśmę zapewne? Tak, bo musisz mi otworzyć, żebym ja mogła ci skrzynkę podać. Dobra, czyli robię tak, czekaj, bo rękę przyciąłem sobie niechcąco przełącznikiem. Włączy tą. Włączyłem taśmę. Dobra, okay, i teraz taśma szybko jedzie. otwieraj. A już, biegnę! Otwieraj, bo ja już jadę. Otworzyłem. Czekaj, bo się nie mieścimy. Oj, czekaj. Nie, Dzio! Już, no. Spychasz mnie, trzymaj to.
Dobra, okej, okay, a ta skrzynka po co nam jest? Wiesz co, to nie jest dobry pomysł. Co nie jest dobry pomysł? To chciałaś podskoczyć ze skrzynki, którą trzymałaś akurat, świetnie. Dobra, słuchajcie, to było ekspresowe. Ono, zobaczmy co jest w dalszym ciągu. No zio! Wiesz kiedy ja tu ostatnio byłem? Ale to ty źle skrzynkę położyłaś. Cicho, bo... Okej, okay, kolejny przełącznik to są taśmociągi. Coś się psuje. Tutaj jedzie bateria. O nie, ta bateria spadnie w przepaść! Ojejku, uratowałem się w ostatniej chwili. Dobra, ale to poczekaj. Weź tam idź do niej, uratuj ją. U góry są kabelki, musimy się zastanowić. Okej, okay, tutaj mamy V po to prostu. Trzeba spaść tam, trzeba się zawiesić na nich. Oj, poczekaj. No pięknie! Tu jeszcze w locie uratowałem zmieniłeś. Się. W locie zmieniłeś pozycję. Tak. Zrobiłeś jakiś taki dziwny coś, nie wiem. W locie wiem, udało mi się jeszcze uratować. Wiesz co, ogólnie jak ta bateria spadnie, to ona nam się odrodzi tak czy inaczej, no więc myślę, że dobra, może spaść. Ale nie chcemy, żeby spadła. Ja myślę, że ona spokojnie może spaść. Wskoczyłeś tam czy nie? Tak, spadłem. Ale czemu nie wskoczyłeś na kable? Włącz ten taśmociąg. Dawaj. No bo jak wskoczysz tam na górę, wytłumacz mi. No chcę się złapać po prostu. Myślę, że trzeba zrobić tak. Niech na razie ta bateria spadnie. Ona nam spadnie teraz z nieba lub się pojawi na tamtym taśmociągu. Złap się tam. Jest, pojawiła się, widzisz? No. Hop. Dobra, i teraz kable musisz zrzucić. Już to robię. Hop. Doskonale, jeszcze tylko jeden. No nie spodziewałem się, że złapię dwa naraz, to byłoby bardzo trudne. Ja za słabo skaczę. No widzisz, to trzeba mieć odpowiedni hop, wybicie. No wiem. Dobra, jeszcze jeden kabelek. Idę, olo. Jejku, jak dużo łatwiej się porusza, kiedy mam własne nogi. No, nawet sobie nie tak? wyobrażacie, no. No robisz co? Od razu teraz myślę, czekaj, że można iść tam po baterię. Idziesz po baterię? Nie wiem, czy dam Dawaj, radę. Dasz radę, wierzę w to. Ja nie wiem, czy ja dam radę się, bo ja czuję, bardziej że... mnie zastanawia, jak tą baterię mamy przerzucić do siebie tutaj. Poczekaj, muszę zrobić tak bardzo... Nie, musimy przejechać z nią za rękę. Tak myślisz? Dobra, jestem. Dobra, to dawaj w takim razie. Dobra, zatrzymaj to na dole, zatrzymaj tam na dole. Jak mam zatrzymać? Zatrzymaj nie tam na dole. Poczekaj, bo ona spadnie, zaraz będzie bateria tutaj. Ale zatrzymaj kolejna. To na dole. Łap ją. Jedną ręką musisz złapać, a drugą złapać się od spodu za taśmociąg. No fajnie. Dawaj, ręka do góry. No fajnie, zio. Super, no, pięknie. Nie, no pięknie. First dobra, try. Zacznę podłączać first try. Zacznę ale wyłącz to, wyłącz to. Ale dlaczego? Bo się dojedziesz boję, że sobie do tego miejsca. O Jezu. Co? Dobra. Pomóż mi! Chodź z tą baterią. Poczekaj, tutaj. Nie mogę. Gdzieś tam nie ma przepaści. Weź ją trzymaj. No ale skoro już wracam od razu tutaj na górę, no to czemu nie? Dobra. Dobra. Myślę, że możemy podłączać od razu. To jest bardzo łatwe do niebieski zrobienia. Niebieski, no weź, ej, w ogóle spójrz na to, że my w ogóle się ubraliśmy niezależnie od siebie pod kolor kabli. O, no dokładnie. Kable są IO tylko troszkę, IO, nie? IO, dobra. Dobra, otwieramy bramę, do słuchajcie. Do góry, woohoo! Czekaj, okay. A, i wróciliśmy do niżej? Tego samego miejsca. Po co my tu wróciliśmy teraz? A, żeby przejść tutaj. Ale wiesz co, potrzebujemy baterię. Musimy wziąć baterię właśnie potrzebujemy chyba. Potrzebujemy tą baterię. Ale zaczekaj, bo co? Ja potrzebuję... Co? Ale jak ją weźmiemy, to brama nam się zamknie. Poczekaj, dobra. To zresztą... idź tam z drugą stroną, nie, na około przejdziesz. Nie ma znaczenia. Ale tak, poczekaj, bo zaraz utkniesz, Nie utknę, utkniesz! Nie panikuj. Wciągaj te kable, ja ci kable coś są pokażę. Tutaj, na miejscu, nie musimy ich wciągać. Tak? Spokojnie, tak. To są kable zapasowe. Chciałam ci coś pokazać. Co mi chciałaś pokazać? Cześć! A, no tak, bo tamtędy no było wyjście. To połączone przecież. Dobra. No i teraz skoro mamy kable, bo ogólnie jeszcze mógłbyś się ewentualnie wspiąć tutaj, bo tu gość widzisz na tym pomniku, on trzyma baterię na górze. A rzeczywiście! Chcesz kurde. Się popisać? Pamiętałem o tym, że jest coś takiego, ale nie ogarnąłem teraz. Widzisz, i można było to krócej zrobić szczerze. No mówiąc. Można było, to no prawda. Ja myślę, że jakbym się postarał ogólnie, to bym się wspiął tam na górę. Tak? Ale tak nie mówisz? Wiem, czy mi się chce, wiesz? No ja też nie w sensie, wiem, czy to się zajmie chce. Za dużo czasu, słuchajcie, a baterię już mamy na miejscu. Nie no, mamy baterię na miejscu, możemy ją podłączyć. Ja chyba nie dam rady się tędy wspiąć, ale wiem już co musisz jest. Musisz takim swing climbingiem no to wiem, zrobić, no wiesz? Wiem, no wiem. Puszczać się na boki. Wiesz co, ja myślę, że ja spróbuję po prostu otworzyć ręcznie te drzwi. Ale to tak nie działa niestety, wiesz? No to szybciej podłączaj kable, to szybciej mi się uda. Aha, no tak, już ci pomagam ręcznie otworzyć drzwi. Czekaj, ja bardzo tutaj... Jakbyś mi pomogła podłączać kable, to byśmy już skończyli, nie? No ale wiesz, no to, no nie wiem, no ale to albo mogę otwierać ręcznie, albo mogę ci pomagać, nie mogę robić dwóch rzeczy jednocześnie. Tylko to twoje otwieranie ręcznie, dobra, no okej, zobacz, rozumiem. Ja ci rozumiem. Muszę się tylko skupić. Rozumiem, gdyby tylko jedna z tych czynności, które robisz działała, o, nie? O tak, zobacz jak dobrze. Czekaj, jeszcze Aga trochę, jedzie razem jeszcze z trochę. Bremą, tak. No dokładnie. O tak, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, słuchajcie. O tak, ja też to uwielbiam. Okej, okay, co my musimy zrobić? Jak widzicie, mamy kotły parowe. Musimy do kotów parowych napakować Agę, odpalić. Czekaj, utknęłam. Tak, ja muszę wejść do środka, tak?
Dobra, już wchodzę. Nie, znaczy możesz, ale nie ma takiej potrzeby. Tu jest węgiel. Okej, okay, wiesz wziąć co? Go, jak to jest jedna z metod ogólnie przejścia tego. Chodź, pojedziemy szybko po ten węgiel, który jest tam na górze. To znaczy jedna z metod jest taka, żeby wiesz co, rozpalić? Ja ci na koniec etapu ci pokażę, jak to można to jeszcze inaczej przejść, bo to Dobra. Jest bardzo fajny sposób. Ale czekaj. Na razie pojedźmy po węgiel. No, Dobra. To świetnie. Gotowa? Nie wiem, czy jestem gotowa na takie Jedziemy. Rzeczy. Ale to zdecyduj ja kieruję, się. Ja kieruję. Zdecyduj się. Ja kieruję. Nie możesz jednocześnie ogólnie dwóch rzeczy robić. Ogólnie to są dwie drogi. To jest rzecz, którą ja bardzo późno odkryłem na przykład. No, że co? Masz z prawej strony jeszcze jedną drogę. Dobra. Świetnie, jedziemy. No i co ta droga, co z tą drogą? To jedźmy tą drugą drogą. Tamtą drugą drogą wrócimy. Nie, jedź, Aga, jedź. Dobra, jedź, czekaj, to, bo poczekaj, nam to bo spadam. No i świetnie, no. Pada, poczekaj. No dlaczego nagle zmieniłaś? No bo chciałam wrócić, cicho. Dobra, jedziemy szybko, tylko musisz dobrze skręcać, żebyśmy nie O nie Jezu! Wypadli! Dobra. Gazu! No gazu czy nie? Gazu! Zdecyduj się, jak kierujesz. Ja kieruję bardzo dobrze, spokojnie. Wiem, że to było troszkę tak, ryzykowne. Ja też już kiedyś kierowałam, ale emocji, no nie wiem. Bez emocji nie byłoby przygody. Driftem. Właśnie robię. Dobra. A co ty mi tutaj idziesz? Ja muszę kierownicą zakręcić jakoś dziwnie, wiesz? No ja widzisz, że dziwnie muszę trzymać się, żeby... Po prostu na mnie siła bezwładności tak działa tutaj, że tak? mnie wyrzuca na bokaż. Jak okay. skręcasz, widzisz? Dobra, czekaj. Widzisz, co tu się dzieje? Zaraz wyjdziemy. Dobra. Ej, tu jest druga ciężarówka, będziemy mogli każdy wziąć swoją. Tak, będzie można, dokładnie. Okej, myślę, że jeszcze chwilkę. I zatrzymaj. A, czekaj, bo... Dokładnie tak. Bye, bye. Żegnaj. Słuchajcie, wracam na wsteczny. Dobra, jeszcze kawałek. Już. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Już, wystarczy. Dobra. Wystarczy. Stój. No, ja wiem, Aga, to nie jest takie łatwe. Jeszcze. Nie, bo musi spać jest na ciężarówkę, dobrze. A nie jest na... Jest bardzo dobrze. Zio, spadnie... Jeszcze kawałek. Ja Dobra, boję już. Się jeszcze kawałkować. Dobra, tutaj. Już, chodź. Dobra, lecimy, słuchajcie, do naszej kopalni, która znajduje się tu. Musimy szybko węgiel zapakować. Niestety nie jest to najekologiczniejszy sposób na odpalanie wszystkiego. No ale niestety nie mamy nam tutaj jest potrzebna, jakichś wiesz? Innych. Ona będzie nam też bardzo potrzebna. Ale to nie rozpal tutaj tego węgla. Dlaczego? A można go podpalić tu? A ja nie wiem. Chyba nie. Rzuć węgiel. Już czekaj. A rzuć węgiel. Dobra, na razie tak. Będziemy, wiesz, mieli. Ale no pracuj się, bo ty tutaj wiesz. Czekaj, bo przyszedłeś tutaj stróżować się, czy co? Dokładnie. Ja na jestem służbie? Przecież panem. Pan policjant tutaj w tym momencie. No nie to, wiem, czy to no to przypilnuj, czy wszyscy zostawili łapkę w górę tu pod spodem, Dokładnie. Bo inaczej nie pojawi się odcinek, jak źle przypilnujesz. Ty no, ale wiesz co, nie możesz mi wbiegać w trakcie, a kiedy jak ja mam, wrzucam węgiel. A co mam robić? Możesz po prostu znaleźć swój tor Ała! Drogi. Nie i po tamtym karku. Torem drogi to robić, nie? Czekaj, jeszcze trochę. Okay. Ale nie bierzemy całego węgla, nie, czy bierzemy? Nie. Myślę, że wystarczy dosłownie. Jak ja się wybijam normalnie? O, puść moją rękę, puszczaj! To ty mnie trzymasz! Aga! No sorry. Okej. Nie widziałam. Myślę, że na razie wystarczy. Wezmę tą pochodnię tylko, żeby ona nam tutaj nie utknęła. To znaczy, wydaje mi się, że jest jeszcze jedno miejsce, jak ona utknie. Ojejku, zrzuciłam węgiel na dół. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedno miejsce, jak ona utknie. Tak? To jest jeszcze jedno miejsce, którego możemy uratować. Ale poczekaj, bo to trzeba ze zniczem olimpijskim biec. Tak? To ty chcesz no. biec ze zniczem olimpijskim? No. To możesz wziąć znicze olimpijskie. Ale nie, bo chcę zobaczyć tą drugą drogę. A, no dobra, no to uwaga, dawaj. Lecę. To come on. Okej, musimy ruszyć do przodu. Zobacz z drugą stronę. Tylko ze złej strony trzymasz tą zapałkę. Cicho, nieważne. Dobra. Rozumiem, że to jakieś ten, jakieś zabiegi kosmetyczne, jak wsadzasz płomień w twarz. Tak, to jest wypalanie pryszczy. Okej, tak myślałem. Ej, tu jest droga, ja nie wiedziałam, że tu jest droga, ja myślałam, że tu jest tylko przepaść. Czy potrzebujesz pomocy w jeździe, bo jakoś no, tak jakbyś powoli jedziesz. No trochę więcej gazu, no bo no szybciej będziemy no jechać, nie? No to słuchaj, mówi się gaz... Czekaj. Mówi się gazodechy. Dobra. Tylko dobrze kieruj. Ja nigdy nie jechałam tą drogą, nawet nie miałam pojęcia, bo to jest droga B. W sensie, żeby nie trzeba było zawracać samochodem, można pojechać po prostu prosto i sprytne. Przejechać drugą, nie? Powiem szczerze, że jest to ta bardzo jest prostsza sprytne. Ogólnie, nie? W sensie jest mniej zakręcona niż tamta. No to fajnie, to się dobrze składa. O, już, nie wiem czy widzisz, na kominach z prawej strony nie widać widzę. Już znak wyjścia na zielono. Jest po prostu taka tabliczka jakby, że tam jest wyjście. Ja exit. Widzę tylko mgłę. Na w ogóle, kominach? Nie widzę w ogóle mgłę.
A jest, rzeczywiście jest. Jak i co? I zrobiliśmy tutaj wszystko po to, żeby tam nie wejść teraz, nie rozpalać w piecach? Nie, no rozpalimy w piecach, spokojnie, no, ale myślę, że to nadal... Ale w sensie, że to... jaki tu jest inny sposób, żeby wyjść? A chcesz inny sposób? Nie chcę, żebyś opowiedział tylko. Za chwilę ci pokażę, bo to jest bardzo fajny sposób. Słuchajcie, jak będziecie kiedyś grali ze swoimi znajomymi albo coś w tą grę, to możecie ich strollować i pokazać im, jak bardzo szybko można i łatwo przejść ten etap bez... Znaczy łatwo. Łatwo jest bardzo względne, ale można przejść po prostu etap bez rozpalania w piecach. Ale uważam, że rozpalanie w piecach to jest jedna z największych zabaw, bo możesz rzucić kolegę do pieca, możesz, nie wiem, węgiel wsadzić, dobra, rozpalić. Dobra, pierwszy, słuchaj, ten jest rozpalony już. To jest przyjemne rozpalanie w piecu, musimy prawie jak rozpalanie ogniska. Zrzucam węgiel, uwaga, a ty będziesz wrzucać go do środka. Ale nie, zio, tutaj jest specjalna wajcha do tego. Jaka? Wydaje mi się, że jest jakaś... No bo ciężarówka normalnie ma taką rację, wajchę. Jest, rzeczywiście. Poczekaj. A co do pochodni, przypomniało mi się tak, tutaj jest jeszcze obok jedno miejsce, w którym mamy jeszcze jedną... Zrzut! No musisz do góry dać. No już zrzut! Dłużej. Jeszcze. Nie wiem, czy wszystko spadnie. O, jak pięknie się sypało, dobra. Świetnie, idę wrzucać. Ale musisz odjechać teraz ciężarówką. Wiesz co, sprawdźmy ogólnie, jak mamy z naszym ciśnieniem. Myślę, że trzeba je poodpalać po prostu. Także... próbuję wsadzić. Dobra, ja spróbuję tutaj wejść do tego pierwszego. Jeszcze trochę mocy potrzebujemy. Pierwszym się pali już! Ja wiem, no tam się paliło co. To dlaczego początku. Ja tam wlazłam? Ty mi powiedz, dlaczego wlazłaś do pieca. No ja nie wiem. Dobra, okej, okay, do bo pierwszego. Jeszcze chyba dwa będą kawałki. Czyli tutaj muszę... Okej, okay, zagotował się! Super. To przez to, że no ja dawaj, tam jeszcze, jeszcze dwa musimy to tak poczekaj, muszę zrobić. Zamknąć. Ale wiesz co, musimy odjechać ciężarówką, bo nie zamkniemy pieca. Ta? A nie, nie trzeba go zamykać. No jak ma się palić bez zamknięcia? Normalnie, zobacz. Okej, pierwszy już gotowy. Dobra, jeszcze dawaj, tutaj jeszcze dwa kawałki. I będzie można... Jeszcze jeden. Dawaj go. No ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane zadanie. No słuchaj, zwłaszcza jak trzymasz klapę od bo pieca. Bo patrzysz, cicho. Dobra. Stresuje się, gdy na mnie patrzysz. Okej. Okay. To jest tak, że widzisz, mamy odpalone. Jedzie policja i nawet jak nic nie robisz złego, to słuchajcie. Zawsze jest... Możecie zobaczyć, że w tym momencie tutaj zawór nam pokazuje, że już się pali, więc możemy wystartować. I teraz tak, jaka jest droga? Tędy o można przeskoczyć, to jest ta jedna droga, którą teraz uruchomiliśmy sobie. Ona nam pozwala po prostu przeskakiwać po kominach, a gdybyście nie odpalali tamtego, to tamte duże kominy, które widać w tle, one również posiadają takie wiatraki. I teraz, wiesz co, spróbuję to zrobić, nie pamiętam na o ile nie. dobrze no to dobra, się da zrobić. Próbuj. Te kominy są odpalone od samego początku etapu, więc możecie po prostu podejść tutaj. Wystrzelić się w górę i uwaga, i czy trafię? Trafić? Czy ja trafię? Nie trafię, przestrzeliłem raczej. No to musisz zejść. Bardzo intensywnie przestrzeliłem, okej. Okay. Którym przyciskiem się mdlało? T czy Y? L. L? Chyba. Wydaje mi się, że L. Nie. T jest czat. Nie, no y. to. No to Y. Okej, okay. Wiesz co, to pokażę ci ten trik w takim razie, bo on działa na tej zasadzie, to że ja musimy też wbiec. Spróbować. Musimy biec do komina i w momencie, kiedy biegamy na wiatrak, musimy zemdleć. Bo wtedy mamy idealny, najbardziej idealny kąt lotu. Ale tutaj biegasz do komina, on nie jest otwarty? Ostatni, ten ostatni na samym końcu z tyłu. Dobra. On ma po prostu te wielkie drzwi otwarte. Widzisz? No. O, tutaj. I czyli mamy cisnąć teraz Y, znaczy Y? Jak wpadasz w wiatrak, musisz Y wcisnąć. Ale ja lecę w złe miejsce. No tak, no bo lecę trzeba obok. Lecieć w dobre miejsce. Uwaga! Uwaga, słuchajcie, czy trafię? Wygląda na to, że tak. Leci... Naprawdę? Nie, czekaj. Oła! O, jestem dobra, na górze. Jesteś, no to łap się od razu tam. Dobra, uwaga, w takim razie wskakuję, słuchajcie. To jest upierdliwy fragment, chcieliśmy go szybko zrobić, więc mamy z głowy. To znaczy, nie zrobiliśmy go szybko, zrobiliśmy go po prostu dziękujemy inaczej. Dziękujemy wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, wpadajcie do Agi, bo u Agi będzie kolejny odcinek z kolejnego etapu. Zapraszam. Jakim jest, uwaga, Aztek, czyli o, nasz nie. fajny etap aztecki taki. Tak. Kula nadchodzi w każdym razie, kto nie, wie, ten straszne. Wie. Dzięki wielkie za oglądanie, 2000 łapek w górę, kolejny odcinek Łagi, trzymajcie się, na razie i cześć. Pa, pa.